Myślę, że zwłaszcza śledząc inne osoby w sieci, bardzo łatwo jest ulec wrażeniu, że wszyscy wiedzą, co robią. Tymczasem tak naprawdę jest to po prostu zbiorowa fatamorgana. Cześć! Mam dziś dla Was dużo przemyśleń, które wzięły się z mojej podróży do Gdańska na szkolenie organizowane przez Olkę Kaźmierczak. A opowiem o nim trochę więcej za chwilę, ale po kolei. W końcu to jest vlog. Po przyjechaniu do Gdańska, przyjechałam dość wcześnie, nie do końca byłam pewna, co ze sobą zrobić, bo jednocześnie było na tyle późno, że trochę ciężko byłoby się z kimś spotkać, zwłaszcza, że nie ustawiłam tego wcześniej, a z drugiej strony było to za dużo czasu na siedzenie w hotelu, który zresztą nie był najpiękniejszy na świecie. Tak więc postanowiłam pójść do sztuki wyboru, bo co innego może zrobić Weronika w Gdańsku. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc. Jeszcze nigdy nie spędziłam tam tak dużo czasu. Wydaje mi się, że przesiedziałam tam z 4 godziny, może nawet trochę więcej, bo sztuka wyboru jest otwarta chyba w niektóre dni nawet do 23 i ja wyszłam stamtąd niewiele wcześniej. W każdym razie spędziłam tam dużo czasu przeglądając owszem różne książki albo rękodzieło widoczne na piętrze, ale przede wszystkim zrobiłam jakąś taką pauzę i to było wspaniałe. Usiadłam sobie z moim laptopem, dokończyłam trochę pracę, bo musiałam, ale później też obejrzałam jakieś filmy na YouTubie, na które nigdy nie miałam czasu. Zaczęłam czytać książkę, zaczęłam też coś sobie pisać w dzienniku i to był naprawdę miły wieczór. I dużo mi dał. Przygotował mnie jakoś tak mentalnie, wyciszył na to, co miało się zadziać następnego dnia. I w ogóle ten temat takiego odpoczywania to też jest coś, o czym dużo ostatnio myślę i coś, co padło zarówno na szkoleniu właśnie, jak i ostatnio w podcaście Boskich, który pewnie zalinkuję w opisie. O tym, że generalnie jakoś tak mamy tendencję do negowania kompletnie tego cyklu natury, w sensie tego, że mamy pory roku i że różne stworzenia generalnie raczej się wyciszają na jesień i zimę i nie robią wtedy najwięcej, a my zamiast tego mamy reklamy, które mówią nam, że mamy wziąć jakiś suplement i teraz czuć się już na 150%, no bo przecież przez cały rok powinniśmy czuć się tak samo. Ostatnio zaczęłam jakoś tę myśl podważać i zastanawiać się, czy rzeczywiście nie jest tak, że teraz jest taki czas, w którym ja mogę po prostu trochę bardziej o siebie zadbać, trochę zwolnić, trochę zmniejszyć poziom ciśnienia. Następnego dnia rano wyruszyłam na szkolenie, a przechodziłam po Gdańsku Brzeszczu, który jest absolutnie przepiękny, no i ozłocony obecnie jesienią. A na miejscu, cóż, przywitało mnie różnorakie zapachy, bo wszędzie były kadzidła i świeczki. W sumie to jest tricky aspekt w moim przypadku, bo na przykład nie potrafię przebywać w miejscach, gdzie jest takich rzeczy za dużo, bo po prostu się duszę i nie używam żadnych świeczek w domu ani niczego takiego. Tak jak wszyscy moi znajomi kochają świeczki, tak ja po prostu staram się ich unikać, kiedy tylko mogę. Ale akurat w przypadku tego szkolenia rzeczywiście dodało to pewnego klimatu i było miłe i też przestrzeń była na tyle duża, że miałam poczucie, że mam z czym oddychać. To szkolenie, o którym tak wspominam, to szkolenie ze strategii osobistej, czyli wykorzystania takiego strategicznego, biznesowego myślenia do swojego życia i swojej kariery i generalnie swojej przyszłości. Prowadzi je Olka Kaźmierczak, z którą miałam okazję już kilka razy porozmawiać i która prowadzi świetne konto na Instagramie i świetnego bloga o takiej sustainable modzie, o biznesie, o życiu i właśnie prowadzeniu biznesu w takim stylu slow, po swojemu, a co jakby bardzo ze mną rezonuje, skoro mówię sama o życiu po swojemu. A to szkolenie było dla mnie chyba taką próbą uporządkowania różnych rzeczy, które dzieją się we mnie od kilku miesięcy. Prawda jest taka, że od kilku miesięcy czułam się dość zagubiona. A wydaje mi się, że po prostu coś zaczęło się we mnie zmieniać i nie do końca byłam pewna, w jaką stronę iść, jak manewrować pomiędzy wieloma zobowiązaniami, które na siebie wzięłam, bo jednocześnie prowadziłam fundację,
do której zamknięcia obecnie powoli zmierzam. Zaczęłam nowy startup, czyli Agencję Ogień, razem z drugą dziewczyną. A robię czasami tutaj właśnie tego YouTube'a, działam w sieci, miałam różne mniejsze projekty poboczne, a poza tym mam jeszcze etat i to całkiem ciekawe. No i nie byłam w stanie tak naprawdę w żaden sposób tego uszeregować i miałam też takie poczucie, że z żadnej z tych rzeczy nie mogę zrezygnować. To nie jest tak, że dziś już mam jakąś taką super konkretną decyzję, ale mam wrażenie, że coraz więcej rzeczy staje się do mnie jaśniejszych i przede wszystkim staram się wszystko minimalizować, tak żeby tego było po prostu mniej. Nawet jeśli tych wątków jest jeszcze samych w sobie sporo, to w ramach każdego z nich robię mniej, deleguję i upraszczam. I tak naprawdę myślę, że właśnie przez to najciekawszym i jednocześnie najtrudniejszym, cholernie trudnym wręcz momentem szkolenia była dla mnie praca z wartościami. Bo dostałyśmy, akurat były same dziewczyny na tej edycji szkolenia, na którą ja trafiłam, coś takiego, listę wypisanych wartości, myślę, że ponad setki. Miałyśmy za zadanie pozbyć się większości z nich, oszczędzę jakby samego procesu, gdyby ktoś postanowił wybrać się na warsztat, niech to będzie niespodzianką. Niemniej celem było jednak trochę takie posortowanie tego, co rzeczywiście jest dla nas ważne. I to było dla mnie koszmarnie trudne, bo mam wrażenie, że od paru lat byłam w takim trybie achieve it all, zrób wszystko naraz, nie odpuszczaj żadnej okazji, no bo jak to nie może uciec, nie? Jakby to będzie totalny fail, jak coś wypuszczę z rąk. I powiem wam, że nie da się tak żyć, przynajmniej nie na dłuższą metę. I bardzo mnie to uderzyło w tym ćwiczeniu. I jak później omawiałyśmy nasze jakby efekty, powiedzmy, to z czym zostałyśmy, przedstawiałyśmy to też jakoś graficznie, niektórzy bardziej opisowo, niektórzy właśnie bardziej wycinając. Dla mnie najciekawsze było chyba to, co tak naprawdę się na tej kartce ostatecznie nie znalazło. Czyli nie znalazły się tam rzeczy pokroju ambicji albo jakiegoś takiego intensywnego rozwoju osobistego też. Nie znalazły się tam rzeczy, które wcześniej były dla mnie najważniejsze. Nie znalazła się tam też na przykład niezależność, dążenie do tego, żeby być jak najbardziej niezależną, co było moim celem przez ostatnie lata. Przed paniką uchroniło mnie to, że rozmawiałyśmy o tym, że to nie jest tak, że my wybieramy to na zawsze, że jakby decydujemy się na te rzeczy i musimy się nimi teraz już bezwzględnie kierować. No bo to nie tak. Właśnie o to chodzi, że my się cały czas zmieniamy i zresztą posłuchajcie Olki. I że jak się zastanowimy nad tym, że każda z nas będzie żyć koło 70-80 lat, no to jest to niemożliwe, żeby się nie zmienić. I jest to, nawet by było to dla nas nienaturalne. Dziwne byłoby to, gdybyśmy cały czas mieli kierować się wartościami, które, nie wiem, dotyczyły, jakby pomagały nam na zupełnie innym etapie życia. I to dla mnie było też właśnie taką refleksją, że chyba w ostatnich miesiącach ja miałam trochę taki outdated, przeterminowany system wartości, czyli kierowałam się tym, co kiedyś było ważne, nie zwracając uwagi na to, że znalazłam się w zupełnie nowej sytuacji i która jakby umożliwia mi priorytetyzowanie zupełnie innych rzeczy, bo chociażby czuję się bezpieczniej, bo zdobyłam sobie jakoś pracując zaplecze finansowe, bo zmieniła się moja sytuacja, nie wiem, osobista. I to było uderzające, w sensie mogę coś w tym poprzestawiać. Myślę, że największą magią warsztatu i warsztatów w ogóle i takich spotkań często jest właśnie ta możliwość podzielenia się doświadczeniami. Nie po to, żeby słuchać tego, jak pięknie brzmi nasz głos, albo nawet nie po to, żeby tylko sobie tak słuchać czyichś historii i może jeszcze pomóc tym osobom, tylko po to, żeby zrozumieć, jak uniwersalne są różne doświadczenia. I to też jest coś, co podkreślałyśmy wielokrotnie na warsztacie, że w sumie wszyscy zmagamy się na pewnym poziomie z tymi samymi problemami. I wszystkim wydaje się, że wszyscy inni wiedzą, co robią, że wiedzą, co robią z życiem, wiedzą, w którą stronę iść, że osiągają same sukcesy, że są ogarnięci, wiedzą, tak, cisną, jest super.
Tylko że właśnie te osoby, które tak się prezentują, bardzo często mierzą się dokładnie z takimi samymi rozterkami. I to wcale nie jest tak, że to źle, bo coraz bardziej do mnie dociera i jakby im więcej czasu mija, im bardziej dorastam w jakimś stopniu, tym bardziej czuję, że nie chodzi o to, żeby mieć wszystkie odpowiedzi, że jest jakiś taki punkt, za którym wszystko się zgadza. Dla mnie coraz bardziej życie zaczyna przypominać rzeczywiście taki cykl testowania, sprawdzania różnych rzeczy, zbierania feedbacku, sprawdzania, czy coś nam odpowiada i później podejmowania kolejnych kroków na bazie tego, co jest bardzo wyzwalające, bo to oznacza, że nie trzeba wszystkiego wiedzieć, ani że nie trzeba podejmować decyzji na zawsze. I obojętnie, czy to dotyczy studiów, rzucania studiów, albo, nie wiem, zakładania biznesu, zmiany jakiejś znajomości, porzucenia jakiejś znajomości na rzecz innej, nie wiem, obojętnie, co by to miało być, to nie jest na stałe. I to jest wspaniałe. I myślę, że pamiętanie o tym jest też mega ważne, kiedy patrzy się właśnie na ludzi na Instagramie, YouTubie. Ja bardzo często się z tym spotykam, że ludzie mi mówią, że wow, jakby tyle już w tym życiu ogarnęłaś i jakby wiesz, co robisz i... No nie. W sensie, ja nie zamierzam jakby zaprzeczać temu, chociaż tak naprawdę bardzo ciężko jest mi samej sobie to uświadomić. I to też było jednym z szoków mojego warsztatu, gdy ktoś po prostu powiedział mi, że generalnie to dużo już zrobiłaś. W sumie to może ci na trochę wystarczyć, może możesz pozwolić sobie na przerwę, bo kiedy jest się w tym wszystkim, to rzadko się człowiek zastanawia nad tym, kiedy zrobiło się wystarczająco dużo. Jakby cały czas jest kolejna rzecz do zrobienia, cały czas jest kolejna rzecz do osiągnięcia, a te poprzednie osiągnięcia jakby tracą na wartości, no bo skoro już się udało, no to chyba nie było takie trudne, nie? Po prostu już jest. A to jest okropne i warto robić sobie taką pauzę i doceniać to, co się już zrobiło i myślę, że trochę to zaniedbałam. Może nie pod każdym kątem, bo na przykład bardzo regularnie doceniam to, jak bardzo zmieniło się moje życie przez to, jak zaopiekowałam się moim zdrowiem psychicznym, bo jestem w zupełnie innym miejscu. Ale jeśli chodzi o takie osiągnięcia, z braku lepszego słowa, to rzeczywiście totalnie mi to umyka i myślę, że robię sobie tym trochę krzywdę. Niemniej wydaje mi się, że pamięć o tym, że generalnie ludzie mają te same problemy i zwykle tak samo nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, w jaką stronę iść, nie wiedzą, czy to, co robią teraz, ma sens, albo są po prostu równie niepewni w tym wszystkim. Warto jest mieć to z tyłu głowy, kiedy na przykład porównujemy się do setnej osoby, która wyskakuje nam na YouTubie właśnie, czy na Instagramie, bo to wszystko ładnie z wierzchu wygląda, a w środku wszyscy jesteśmy ludźmi. I wszyscy trochę się boimy i wszyscy chcemy wielu rzeczy, ale często nie wiemy do końca czego. Samo szkolenie miało na celu właśnie takie uporządkowanie wartości, ale nie tylko po to, żeby je uporządkować, ale po to, żeby później przełożyć je na rzeczywistość. I dlatego później zrobiłyśmy z tego trochę taką bazę do właśnie przejrzenia tego, co już się dokonało, do rzeczy, które chciałybyśmy zrobić i w jaki sposób, żeby na sam koniec zakończyć właśnie z takim planem działania. I mój plan nie jest jeszcze w 100% gotowy. To doświadczenie było intensywne i póki co dawkuję sobie powracanie do niego, bo po prostu generalnie praca nad sobą i praca nad takimi rzeczami potrafi naprawdę nieźle zmęczyć. To po pierwsze. A po drugie, czuję, że we mnie po prostu trwa jakiś proces i że z każdym dniem staję się trochę bardziej pewna tego, w jaką stronę chciałabym iść i że potrzebuję na to wszystko jeszcze trochę czasu. A z drugiej strony widzę już taką dość jasną wizję pod kątem właśnie tego upraszczania, tego szukania takiej harmonii, równowagi, balansu. I trochę właśnie też odwagi, szukania odwagi, żeby sobie ten balans, harmonię zapewnić, bo to wcale nie jest takie łatwe właśnie, jeśli goni mnie z tyłu ta myśl o tym, że powinnam robić więcej, lepiej, częściej,
cały czas. Harmonia będzie więc, myślę, moim motywem przewodnim na następny rok i bardzo mnie to cieszy. Ostatnio doszłam też do takiej refleksji razem z moją terapeutką, że być może to jest trochę kwestia tego, że przez kilka ostatnich lat byłam trochę w takim trybie fight or flight, w trybie walki, cały czas spinania się, żeby poradzić sobie z różnymi sytuacjami, już nie wnikając w to, jakie one były. I tak jak wspomniałam wcześniej, tak po prostu nie da się jechać bez końca. I być może dojeżdżam właśnie do takiego miejsca, w którym proporcje muszą się zupełnie odwrócić. Jest to zarówno przerażające, jak i bardzo intrygujące. I trochę nie mogę się tego już doczekać. No i w sumie bardzo polecam zastanowienie się właśnie nad takimi wartościami, nad stworzeniem takiego kompasu, który pomagałby Wam podejmować decyzje. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowe doświadczenie. No cóż, dzięki za oglądanie. Jeśli ciekawi Cię taka tematyka szukania własnej ścieżki, szukania dobrego życia po swojemu, alternatywnych dróg i alternatywnej edukacji, to zostań tu na dłużej, zasubskrybuj i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!